Bionicle, jedna z najlepszych serii mojego dzieciństwa. Biomechaniczne istoty walczące ze złem, aby przebudzić wielkiego robota, który jest ich domem. Okej. I nie, nie są to jakieś moje fantazje po przedawkowaniu skumy. Tak właśnie wygląda fabuła Bionicli, która jak na tło mające tylko sprzedawać zestawy dla dzieci jest dość pogmatwana i mroczna. I właśnie za to kocham tę serię. Żadnego pierdolenia się z małymi szczylami. Nie jak późniejszy reboot. I ja? Czemu myślisz, że wiem, jak pokonać zło? Za tobą są czachopająki! Choć połączyło ich przeznaczenie, nigdy wcześniej się nie widzieli. It's time to stop! Tak się nie robi, Lego. Nie wolno. Wracając. Bionicle, jedna z najpopularniejszych serii LEGO. Pierwsza generacja sprzedawała się przez 10 lat i doczekała się licznych komiksów, 4 filmów, wielu gier przeglądarkowych i kilku komputerowych. Dzisiaj chciałbym się skupić na jednej z nich, a dokładnie Bionicle gra plus jeden za nazwę chwytliwe. Przygodówce, gdzie wcielam się w legendarnych Toa, Mata, późniejszych Nuwa, a naszymi wrogami będą niezliczone siły Rahi, Boroki, Rakshi, zepsuta kamera i natarczywe samouczki. Okej, czaję. Kolejny. No dopiero daliście jeden. Jakiś wielki skorpion. Ciekawy jaki jest gronoszku. Dobra. Bez zbędnego przedłużania. Bionicle gra. Zapraszam. Na wstępie widać nas publiczny spektakl ku czci naszych bohaterów, gdzie możemy zauważyć znaczące zmiany w wyglądzie postaci będące luźną adaptacją ich klockowych odpowiedników. Większość Toa mają po 2 palce zamiast dłoni, maski mają usta, Buchatu poszedł na siłownię, zaś Gali zyskała bardziej kobiecą sylwetkę. Teatrzyk szybko zostaje przerwany przez nowe zagrożenie, jakim są Boroki, rozpieprzający całą uroczystość, popychając naszych bohaterów do działania. Ogólnie to cała gra jest luźno oparta na historii z komiksów oraz pierwszego filmu. A mówiąc luźno, mam na myśli scenariusz Wiedźmina od Netflixa. Historia się tu kupy dupy nie trzyma, wiele wydarzeń jest poprzestawianych, a dialogi też całkowity majstersztyk. I was investigating the totems and saw a great Kanoe mask floating on the lava. You should return to the Koro. It's dangerous here. Super tachu! Czyli rozumiem, że zignorujemy fakt odlezienia rzadkiej, być może bardzo potężnej maski. And now I've lost the mask to those creatures. A, czyli zignorujemy... No ale dobra, to jest gra dla dzieci, dialogi tu nie są istotne. Liczy się jak tu wydyma... Znaczy się, jakby tu utrzymać młodych przy grze. Przejdźmy zatem do samej rozgrywki. A ta przedstawia się następująco. Zaczynamy w wulkanicznym Takoro. Do dyspozycji mamy pociski i tarcze, a naszym celem jest odnalezienie nie wiedzieć czemu Lematoran, aby ci pomogli nam przedostać się dalej. Cały poziom jest niezwykle liniowy i polega na użeraniu się z nic nie wnoszącymi samouczkami, banalnymi mobami oraz szukaniu Matoran, co nie jest żadnym wyzwaniem, ponieważ tych trudno przeoczyć. Po ich odnalezieniu ci budują do nas mechanicznego Argonianina, który wskakuje na bieżnię i otwiera nam drzwi. A to Matoranie nie mogli zrobić tego sami, przecież biegać potrafią. Serio musieli zbudować do tego jaszczurkę? Najwyraźniej niewolnictwo w tym dobrze się kręci, żebyście tylko potem nie wyglądali jak Pochatu. Ten klockowy nie w grze. Sam poziom zwiększa niezwykle słaba walka z bossem, czy raczej bossami. Na koniec pojawi się całkowicie kanoniczna scena odnalezienia maski światła, totalnie zlana przez Tachu gorącą lawą. Potem akcja przenosi się do lodowego Kokoro, gdzie rozgrywka zmienia się w wyścig z czasem po mroźnych szczytach ze spektakularną ucieczką przed głazem oraz pieszczeniem dupci boroków prądem. Sam pościg za borokami da się przegrać, a gra wita nas wówczas specjalnie przygotowanymi cutscenkami. Ostatecznie Kopaka pokonuje boroki, a następnie postanawia wrócić do pozostałych towarzyszy.
wówczas dochodzi do... Coś zaraz, to już? A gdzie reszta poziomów jako Mada? A no właśnie, widać tutaj, że nie tylko Kopaka się spieszył, aby zdążyć na czas. Twórcy, aby dokończyć grę na premierę, postanowili usunąć część poziomów. Świadczą o tym m.in. pliki gry oraz screeny, na których możemy zobaczyć poziomy, które nie trafiły do finalnej gry. A szkoda, bo mógł to być naprawdę dobry tytuł, ale to nie pierwszy raz, jak coś z tej serii trafiło do kosza. Wiecie co, spoczęliśmy lekko z tematu, na czym to stanęło? A tak. Nadszedł czas na mgliste Gakoro. Poziom dość podobny do pierwszego, z różnicą taką, że Gali potrafi pływać, nurkować, a także posiada nową zdolność niezbędną, aby uwolnić matoran potrzebnych, aby dostać się dalej. Ci tym razem zamiast wysługiwać się zwierzętami, sami usuwają przeszkody. Chociaż nadal są ustawieni w tak oczywistych miejscach, że nawet ślepy ich znajdzie. Finalny boss to dosłownie powtórka z pierwszego poziomu. Z różnicą taką, że jeśli użyjemy nowej umiejętności w odpowiednim momencie, jesteśmy w stanie zmiotnąć wszystkie borogi na samym początku walki. Kryzys zażegna i chuj Bob niszczelił, bo przychodzi pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, i zwiastuje nowe zagrożenia w postaci Rakshi. Gali postanawia jak najszybciej ostrzec swoich braci, zaczynając od Pohatu, który udaje się do Onukoro przekazać wieści dalej. Sam poziom zaczyna się dość niewinnie. Możemy pobiegać po planszy, pozbierać znajdźki, nacieszyć się widokami, dopóki nie wejdziemy na schody, gdyż te, jak się okazuje, nie są dostosowane, aby utrzymać dwie osoby, przez to cała konstrukcja idealnie stojąca nad wejściem do Onukoro zawala się. Niestety drzwi do kopalni są zamknięte, a żeby je otworzyć, musimy przestawić kilka dźwigni rozstawionych po torze. Wówczas poziom zmienia się w tor przeszkód, a sam wagon trzeba zasilać rozrzuconym po całej trasie paliwem, inaczej zmuszeni jesteśmy powtórzyć kurs od nowa. Drzwi zostają otwarte. Pohatu spotyka Onuę, przekazuje mu wieści, zaś ten, widząc nowe zagrożenie, jak na mądrego toła ziemi przystało, rzuca się na Rakshi, powodując zawalenie się kopalni. Naprawdę współczuję tym, co tam pracują, skoro wystarczy, że ktoś się wyjebie i całe wykopaliska szlak trafia. Wracając, czas na poziom Onuły, w ramach którego będziemy przesuwać kamienie, aby otworzyć drzwi, skakać przez zapadające się kładki, wagony oraz byki. Aha! To wyjaśnia, dlaczego schody na powierzchni oraz kopalnia się zawaliły. Wszystko przez uwięzione pod ziemią bydło, które chce się najzwyczajniej w świecie wydostać. Pamiętacie, co mówiłem o niewolnictwie w tym świecie? Ma to ranie, no po prostu wstyd. Na samym końcu czeka nas, kto by się spodziewał, następna walka z bossem. Ale jak to? Już nie recyklingujemy potyczki z pierwszego poziomu? Jak miło. Kolejny przeciwnik za nami. Tym razem przyjdzie nam się wcielić w Liwę. I szczerze powiem, to jest chyba najciekawszy poziom z tej gry. Oprócz wstępnej jazdy po odskryptowanych szynach, dostajemy możliwość szybowania. Niektóre platformy się pod nami zawalają. Ponadto mamy tą irytującą, aczkolwiek wprowadzającą urozmaicenie sekwencję z szybowaniem na wietrze ptaka Gukko, która na szczęście nie jest jakaś długa. Nawet końcowy boss przy poprzednich wydaje się dużo ciekawszy. Nie mam specjalnie do czego się przyczepić oprócz maski krana, wypadającej z Rakshi, ale hej. Już wcześniej ustaliliśmy, że ta gra nie jest specjalnie kanoniczna, a no, znowu się rozgadałem. Dobra, kończymy tę farsę, bo ostatnie dwa poziomy są tak krótkie, że szkoda na nie tracić czas. A tak na serio, siódmy poziom to tak naprawdę reskinowy poziom Kopaki, tylko zamiast ubijać boroki, po drodze ścigamy się na śmierć i życie z Rakshi, który ukradł wcześniej wspomnianą maskę światła.
zapachu wygrywa wyścig, maska wraca do Takuły i w bardzo niepokojący sposób przemienia go w taka nuwę. Tak zaczyna się ostateczne starcie z Makutą, składające się z trzech faz. W pierwszej ubijamy falę mobów, w drugiej szybujemy po przełącznikach i odbijamy tarczą pociski Makuty, a w trzeciej robimy to samo, tylko musimy jeszcze sami do niego strzelać. I tak dotarliśmy do końca tej historii, gdzie zgodnie z wydarzeniami z Maski Światła, taka nuwa łączy się z Makutą w jeden byt taka... K***a mać, kto wymyśla te nazwy? I przebudzają w Wielkiego Ducha. Koniec. I jedynie co mogę powiedzieć o tej grze to... Co? To co tu się od Janie Pawliło, to już nawet nie wiem. Historia praktycznie nie istnieje, grę przez problemy licencyjne można przejść w lekko ponad godzinę. Mimo że za dzieciaka grą się jarałem niesamowicie, bo mogłem zagrać moimi ulubionymi bohaterami, to teraz jak to ogrywam widzę tylko zmarnowany potencjał i jednocześnie przyczynę, dlaczego nie doczekaliśmy się żadnej porządnej gry komputerowej w przyszłości. A szkoda, bo ten świat zasługuje na to jak mało kto. Dlatego mocno trzymam kciuki za dwa fanowskie projekty, jakimi są Mask of the Power and Quest of Umata. No, ja pierdolę te nazwy, które póki co mają się dobrze i mam nadzieję, że LEGO nie zablokuje ich publikacji, jak robią to niektóre studia. A wy? Macie jakieś wspomnienia z serią Bionicle? A ja bym fanboy zrobił za to. Podzielcie się w komentarzach, a ja się z wami żegnam.